Witam wszystkich w grze Minecraft. Jestem Bunio. No i jak widać, mój save nie ocalał, ale dało mi się odzyskać seeda mapy. I mogę znowu bawić się tutaj. Niestety od początku. Od razu mogę zrobić mały poradnik, bo ktoś ciągle się mnie pytał, jak coś zrobić i tak dalej. Więc po prostu mogę, nie wiem, pokazywać, co trzeba zrobić i tak dalej. Oczywiście pierwsze to muszę zebrać drewno, co mi będzie bardzo potrzebne. Dom postawię tam, gdzie chciałem. Czyli w tym miejscu. Kurde. Dobra. I tak, przerabiamy drewno na deski i wooden planki. W ten sposób tworzymy craft bench'a, czyli crafting table. I potrzebuję narzędzia. Tak zrobię patyki. Z 12 patyków mi starczy. Dobra. Zrobię jedynie siekierkę. Albo nie, zrobi kill off. Kill off robi się w ten sposób. Można zrobić siekierkę, której nie będę robił z drewna. Łopatę. I jak to nazwać? Coś potrzebnego do roli. Ciągle zapominam, jak to poprawnie nazwać. A nie chcę teraz wymyślać. Dobra, dzięki Kilofowi będę mógł uzyskać kamień z bloków kamienia. To znaczy cobblestone'a dostanę, a dopiero po przetopieniu dostanę stone'a. Jeżeli bym uderzał ręką w kamień albo innym narzędziem, a nie kill-offem, bym nie uzyskał cobblestone'a, tylko po prostu by kamień zniknął. Węgiel też mogę drewnianym. Niestety jak znajdę żelazo, będę musiał już chyba kamiennym. Trochę węgla jest. Od razu, żeby było widać, cokolwiek zrobię pochodnie, które się robi właśnie z węgla. Jak najwięcej, bo będzie to przydatna rzecz. Przedmiot użytkowy. Pięknie, dużo węgla. Kurde. Pięknie. Trochę więcej kamienia, bo będę chciał zrobić sobie kamienne narzędzia, które są bardziej wytrzymalsze niż właśnie te drewniane. Jakbym znalazł żelazo, to bym też nie pogardził. Żelazne narzędzia oczywiście są jeszcze mocniejsze.
No i oczywiście szybciej trwa wydobywanie niż takim drewnianym. Właśnie, już się rozpadł. O, jabłko. O, nasionka też się przyda. Znaczy nasionka. Pięć. Owca na razie cię nie będę zabijał. Chociażby się przydało. Siema, Kripek. Dobra. Wszystko na patyki. Potrzebuję tak z 2 kilofy. Mam nadzieję, że ten creeper ze mną nie idzie. Łopatę. Kurde, miały być 2 kilofy. Jeszcze jedno. Dobra, od razu zrobię siekierkę. Dużo siekierek. Parę łopat. No i niestety. Na kilofy nie wystarczyło. I tak jestem bardzo dobrze uzbrojony. Będę potrzebował łóżka, aby... Dobra, tą czarną sobie zostawię. I białe, bo wybiję. Będę potrzebował łóżka, aby po prostu przetrwać noc. Aby w ciemnościach się nie bawić. Dobra, mam 3 te i będę potrzebował drewno. Mam dobrą miejscówkę. Mam dużo drewna. Tylko tak jak mówiłem poprzednio, nie lubię dżungli. Bo trudno tutaj... Można powiedzieć o drewno, bo trzeba najpierw przez te wszystkie liście się przedostać. Dobra. Dlatego szukam właśnie takich drzewek, które są łatwe do ścięcia. Tutaj jeszcze jest kawałek. Dobra. No, oczywiście drewno... Kurde, wrzuciłem niechcący. Drewno zwykłego drzewa, takiego jak tam, jest inne niż drewno drzewa z dżungli, dlatego się nie stakuje. Kurde, muzyka jest za głośna. Niech sobie będzie, ale żeby mnie nie wkurzała. I teraz mogę już to zestakować. Nie mogę. No tak, różnią się. Ciągle zapominam.
ten sposób mogę mieć łóżko i z tego łóżka mogę skorzystać. Dobra. Nic mi się nie stało. Jest super. Dobra, potrzebuję więcej drewna, aby zrobić dom. Dzięki temu, że mam moje sadzonki posadziłem, będę miał przynajmniej normalne drewno, to znaczy drzewo. Jeszcze jedna sadzonka, ok. Najpierw powycinam te drzewka, które mi bardziej leżą. I zajmę się szybko budową domu. Przynajmniej jakiegoś małego. Na razie, a później rozbuduję. Oczywiście waląc w liście siekierą, siekiera traci trochę wytrzymałości. No i nie chce mi się ciągle zmieniać na, można powiedzieć, rękę. Jestem dość leniwy. Te trawki też mi się przydadzą, jeżeli nasionka powypadają. Co tak skaczesz? Dobra. Nic nie ma już ciekawego. Wracajmy do miejsca budowy. Najpierw to ja sobie tu wyrównam teren. Piasek oczywiście mi też się przyda. Dirt w szczególności. Z dirtu na razie chyba nic nie można zrobić. Chyba, że jakiś update już coś dał. Ale z tego co wiem, to chyba nie. Ciągle jest taki bezużyteczny troszeczkę. Do łatania dziur. Piasek bardzo mi się przyda, dlatego jak najwięcej skoszę. Dobra. A miałem jeszcze... Dobra, od tego miejsca zacznę budowę domku. Więc tak, najpierw zamienię sobie na deski. Jak przycisnę Shift, od razu mam wszystkie staki potrzebne. Jeżeli tu będzie ścianka, tu
tu zrobię drzwi. I tak to później rozbuduję. Tutaj zrobię jakiś pomościk. Ale na razie niech będzie jakiś mały domek na przetrwanie. Jeżeli przyciśniemy Shift'a, możemy kucać i wtedy nie spadniemy. Nawet jeżeli byśmy bardzo się oddalili od krawędzi. Już myślałem, że koniec z drewnem. Jeszcze jedno, tak. Tu już daszek będzie. Na razie skromna chałupka. Au. Ciemno trochę tu. Strasznie skromne. No, jeśli chodzi o łóżko, to już zmienia nasz punkt spawnu. Tutaj sobie postawię. Dzięki temu, jak zginę, odrodzę się przy łóżku. Nie będę musiał z powrotem szukać tego miejsca. Potrzebne mi są dwie pary drzwi. Tak się robi. Drzwi. Drzwi się nie stakują. Nie mogę od tej nawet. Z tej. Nie, lepiej z tej. Żeby zombiaki mi nie pukały za bardzo. Można powiedzieć, że jestem bezpieczny. Mam kamień, mam kamień. Ale potrzebuję... No logiczne, szyby w oknach. Albo w ogóle okien. Tu sobie postawię kuchenkę. Tak właśnie robi się kuchenkę. A tak się... Robi szkło. Myślałem, że Enderman to ta owca czarna. Mamy jedną szybkę. Dobra, nie będę pilnował tego przecież. Tamto nie urosło. Ja się pobawię tutaj w wyrównywanie terenu. Im więcej piasku, tym lepiej. Będę mógł dużo fajnych rzeczy. Ze szkła robić. No. Dobra. Mam tego dirta jeszcze. Mam. Będę potrzebował...
tej motyki. Właśnie, to się nazywa motyka. W dobrej chwili sobie przypomniałem. Wow. Bardzo będę potrzebował motyki, kurczę, do jednego ziarenka. Jedno nasionko. I tyle. Drugie. Super. Kości by mi się przydały. Dobra, i posadziłem, zrobiłem mój własny ogródek. Bo oczywiście też żarcia będę potrzebował. O żarciu mowa. Muszę coś przekąsić. Fajnie, od razu wlazłem do łóżka. A nie skończę. Dobra. Dobra, mam też szybę, szkło. I mogę sobie zrobić po prostu szybę. Postawiam sobie w okna. Trochę marnotrawstwo, bo później będę to zmieniał. No, na razie może być. Mam dużo piasku. Bardziej czuję się bezpiecznie. Kurde, schodki bym musiał zrobić. W ten sposób robi się schodki. Otrzymuje się 4 sztuki. Potrzebuję tylko jednej sztuki. I potrzebuję skrzyni. Dobra, tutaj postawię. Skrzynia może być większa, ale na razie mam tylko tyle drewna. To sobie wezmę. To oddam, to zostawię, zostawię. No, zostawię. Ale to nie potrzebuję. Bym pościnał trochę drzew. Kurczę, co takie malutkie te drzewka rosną? Czy to nie jakieś krzaczki? O, trawka, zajebiście. Po co robię ten ogródek? Potrzebuję zboża. Ze zboża mogę zrobić chleb, a także oswajać zwierzęta. I rozmnażać je oczywiście. Na razie, z tego co widzę, to będę chyba tylko owce rozmnażał. Chyba, że uda mi się jakąś krowę czy świnię znaleźć, to będę miał przynajmniej jakieś porządne żarcie. Tam nie wchodzę. W ogóle tam wejdę. Trzeba trochę być ostrożnym, żeby jakiś creeper albo zombie
Mnie nie zabił. Na razie to widziałem tylko węgiel. Tu widzę węgiel. Ten węgiel sobie wydobędę. Ej, nie mówcie, że tylko tyle. Łopata mi się skończyła, super. Żużel! Dlaczego może przydać się żużel? Żużel nie przydaje się praktycznie do niczego. Oprócz do... Tak jak piasek jest dobry do zasypywania lawy. A poza tym mogę z niego mieć... krzemień. Tak to się chyba tłumaczy. Dobra, tutaj już nic nie zrobię. Dobra. Jakoś oświetliłem tą jaskinię. Więc nic mi chyba tu nie przyjdzie. Dlaczego mnie zmuszają, bym schodził na dół? Jakoś tak nie chcę. Dobra. Szybko trochę pochodni zrobię. O! Tak wygląda żelazo. Więcej tego jest. Super! Już widzę moje żelazne narzędzia. Nic tu nie ma? Nie ma. Oddawaj. Dobra, to ja stąd mykam. Drzewko mi urosło, super. Jak w takich odstępach będę robił, sadził sadzonki, to powinny ładnie rosnąć i nie będą sobie nawzajem przeszkadzać, jeśli chodzi o światło. Idź stąd. W tym miejscu. Dobra, jest. Tyle chyba na nasionek starczy. O, teraz jest dobre to, że nie zadeptuję swoich upraw, chyba że chcę. Czy jak będę skakał po tym, łatwiej się przynajmniej to hoduje. Dajcie nasionko. Mamy nasionko.
Dziękuję. Jeszcze więcej. Jak patrzę, że wszędzie są owce. Nie chciałbym jakichś wielkich wypraw robić po krowę czy po świnie. Chociaż krowy bardziej są użyteczne niż świnie. Bo mam żarcie i mam jeszcze skórę. Najlepiej robić na 4, chociaż woda dochodzi na 5 kratek. To znaczy będą nawodnione te pola. Ale z tymi 5 kratkami to tak różnie bywa. To wolę być pewny. Tutaj i tak będę musiał wyrównać jakoś teren. A to już nie dziś. Razem z zachodem słońca żegnam się z wami i zapraszam na kolejne odcinki. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Cześć!